Cześć, mam już dietę od Agi, także Aga działa ekspresowo. Chyba zobaczyła, że pomysł Wam się podoba i przygotowała mi dietę dosłownie w 2 dni. Tak to wygląda. Tu jest cały miesiąc rozpisany, także jest tego całkiem sporo. Nie chciało mi się już po to jeździć, więc wydrukowałem sobie sam w domu. Jaki jest plan? Plan jest taki, że przez cały marzec codziennie razem jeździmy na zakupy, gotujemy, jemy, pokazuję Wam wszystko, jak to wygląda. I zobaczcie, ile mi to czasu zajmuje, zobaczcie, jakie są efekty. I będę następnego dnia publikować taki krótki filmik w formie vloga. Vloga co prawda nigdy nie robiłem, nie wiem jak to się robi, nie umiem montować, kręcić, ale najważniejsza jest treść, także proszę Was, żebyście się skupili na tym, a nie na tym, jak to jest zrobione. Jeżeli chodzi o założenia samej diety, to dieta jest wysokowęglowodanowa, prosiłem też o mniej mięsa, więcej strączków. Też jest takie moje zalecenie, żeby 2 razy dziennie jeść to samo, żeby ograniczyć czas na przygotowanie posiłków. Ja z tym nie mam żadnego problemu, bardzo chętnie zjem 2 razy to samo. Także tak to wygląda w dużym skrócie. Gadałem też z Marcinem z Gym Makers. Zaprasza też nas na treningi z kamerą, więc zobaczcie jak trenuję, zobaczcie jak jem. Za miesiąc zobaczymy, jakie są efekty. Mam nadzieję, że motywacji mi nie zabraknie. Samo to wyzwanie już jest dla mnie dużą motywacją, ale mam też do Was wielką prośbę, żebyście trzymali za mnie kciuki. I też możemy się umówić nawet tak, żeby zwiększyć jeszcze ten poziom motywacji. Jeżeli któregoś dnia nie będzie filmiku w marcu, śmiało możecie do mnie napisać. Słuchaj Michał, nie tak się omawialiśmy. Wisisz mi wysyłkę gratis, także nie ma problemu, wyślę Wam kod rabatowy, znaczy kod na darmową dostawę i gdyby nie było takiego filmiku, śmiało możecie do mnie pisać. Chociaż mam nadzieję, że się nie poddam, nie będę jeść jakiegoś syfu na mieście, tylko 100% gotowania w domu. Jeżeli pomysł się sprawdzi, będzie Wam się to wszystko podobać, będą chętni, żeby oglądać to dalej, przedłużymy to, nie ma problemu. I co jeszcze? Także codziennie rano wrzucam filmik z dnia poprzedniego, cały marzec przed nami. Na parę dni co prawda wyjeżdżam, nie będę mieć dostępu do kuchni, ale nie przejmujcie się, zrobimy sobie wtedy jakiś koncept typu jak jeść na wyjeździe, jakie dania zamawiać w restauracji, jak sobie organizować coś do jedzenia prosto ze sklepu, bez gotowania. A przy okazji zobaczcie troszkę Izraela, jakieś smakołyki, humusy, tym podobne rzeczy, także mam nadzieję, że to będzie ma fajne, ciekawe urozmaicenie. No i to chyba na tyle, także w piątek rano pierwszy filmik i codziennie rano się widzimy. Do zobaczenia.